Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie po raz kolejny w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Dzisiaj ponownie jakby wrócimy do tego zagadnienia naszego cyklu, jakim są wielkie traktaty dyplomatyczne. Dzisiejsze spotkanie organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, przez Ośrodek Myśli Politycznej oraz przez Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie mamy takie szerokie grono. Dzisiaj wysłuchamy wykładu dotyczącego znaczenia Międzynarodowego Traktatu Westfalskiego. I moim Państwa gościem będzie pani profesor Katarzyna Kura z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Ja już nie przedłużając jakby tą swoją część, oddaję głos. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję pani Karolino, dziękuję Państwu za zaproszenie. To dla mnie takie dość nowe forum, nigdy do Państwa nie przemawiałam, dlatego też nie chcę powiedzieć, że jestem zestresowana, ale też myślę, że zaprezentuję Państwu owo znaczenie międzynarodowe traktatów westfalskich z bardzo specyficznej, bo historycznej perspektywy, jako że przede wszystkim historykiem jestem i z tej perspektywy patrzę na przeszłość. Myślę, że w trakcie tego wykładu postaram się w jakimś tam wymiarze rozstrzygnąć problem, jaki był wpływ traktatów westfalskich na relacje międzynarodowe. Relacje międzynarodowe z jednej strony definiowane właśnie z perspektywy tego konkretnego punktu, czyli roku 1948, ale też relacje międzynarodowe definiowane z takiej bardzo szerokiej perspektywy wieku XVII-XVIII. Tutaj pojawia się pytanie, czy w ogóle traktaty westfalskie nie wpłynęły na rzeczywistość w bardzo długofalowej perspektywy. Także ten problem, jaki był wpływ traktatów westfalskich na krótką i długą perspektywę, będzie mi tutaj w trakcie tego wykładu towarzyszył, on będzie dominował. Traktaty westfalskie kończyły wojnę 30-letnią, wojnę, która była konfliktem bardzo długim. Myślę, że kiedy w roku 1618 dokonano defenestracji praskiej, kiedy wojna się zaczynała, to chyba nikt ani w Czechach, ani po stronie cesarza nie myślał i nie przewidywał, że ta wojna przekształci się w ogromny konflikt międzynarodowy, co więcej, że ta wojna będzie trwała no właśnie aż 30 lat. Dopiero po 22 latach prowadzenia tego konfliktu, czyli gdzieś około roku 1640, zaczęto szukać w ogóle możliwości zawarcia kompromisu, więc ta perspektywa jest bardzo, bardzo długa. Mówimy tutaj o wyniszczającym, o długim konflikcie, niezwykle destrukcyjnym z punktu widzenia przede wszystkim mieszkańców Rzeszy. No, trzeba mieć świadomość, że od roku 1618 na terenie Rzeszy były prowadzone różnorodne działania wojenne, tak mówiąc bardzo ogólnie, i że te działania wojenne były zaangażowane między innymi Dania, Szwecja, Francja, że Hiszpania. Ten przeciągający się konflikt sprawił, że na początku lat 40. XVII wieku chyba mało kto wierzył w możliwość powrotu do punktu wyjścia, czyli do tego roku 1618, a nawet chyba nie do końca wierzono w możliwość powrotu do roku 1629, kiedy to cesarz Ferdynand II wydał edykt restytucyjny. Na mocy tego edyktu restytucyjnego majątki katolików i majątki protestantów wracałyby do stanu zaakceptowanego w wieku wcześniejszym, w wieku XVI w Passawie. Także na początku lat 40. wydawało się, że ten powrót zarówno do
rzeczywistości z roku 1618, a nawet do stanu z roku 1629 jest niezbyt możliwy, mało realny. Zdawano sobie sprawę z faktu, że ta sytuacja wymaga negocjacji, wymaga rozstrzygnięć, że ten przeciągający konflikt powinien zostać zakończony w drodze negocjacji, ale też samo przystąpienie do negocjacji w jakiejś mierze opóźniała też kwestia bardzo praktyczna. To musiały być negocjacje zorganizowane z ogromną pieczołowitością, negocjacje pomiędzy wieloma stronami tego konfliktu. Trudno przed rokiem 1648 znaleźć jakąś analogię, czyli analogię w postaci konfliktu tak długiego, tak skomplikowanego, łączącego wątki polityczne, religijne, do pewnego też stopnia społeczne i zarazem konfliktu, w który zaangażowana była praktycznie rzecz biorąc cała Europa Zachodnia, duża część Europy Północnej. Fakt, że wojna 30-letnia była konfliktem religijnym w żadnej mierze nie ułatwiał tutaj sytuacji. Wojna stanowiła pewien długofalowy efekt tej lawiny, którą rozpoczęło wystąpienie Lutra, a następnie postanowienia przyjęte w pokoju augsburskim z roku 1555, to przeforsowanie tezy zasady cuius regio, eius religio nie uspokoiło sytuacji w Rzeszy. Tutaj widzicie Państwo Rzeszę w roku 1618. Tym kolorem pomarańczowym są zaznaczone kraje protestanckie, natomiast kolor taki fioletowo-niebieski to są kraje katolickie. Widać ogromne rozdrobnienie, ta sytuacja jest bardzo skomplikowana, dodatkowo przyjęcie reguły cuius regio, eius religio destabilizowało sytuację w Rzeszy. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz była też bardzo praktyczna, właśnie związana z wojną 30-letnią jako konfliktem religijnym. Rządzący, a nawet jeszcze rządzący w XVII wieku niechętnie się z owymi hasłami religijnymi rozstawali. Tutaj cały czas mówimy o epoce, w której pewne uzasadnienie, legitymizacja władzy panującego jest powiązana właśnie z religią, z boskością, z aurą, ze strefą sakrum. Z twarzą z tego konfliktu i z tych negocjacji musiał przede wszystkim wyjść cesarz, który rozpoczynając tę wojnę w roku 1618 w dużej mierze walczył o obronę religii katolickiej, pozycji religii katolickiej. Takie pewne próby owego wyjścia z twarzą z tego konfliktu podejmował już cesarz Ferdynand II, zmarły w roku 1637, który w połowie lat 30. XVII wieku nawet powoływał taki komitet złożony z 24 teologów. Zadaniem tych 24 teologów było rozpatrzenie istotnej kwestii, czy cesarz może pójść na religijne ustępstwa w tym konflikcie, zarazem nie ryzykując grzechu śmiertelnego. Teologowie w połowie lat 30. przyjęli już to związanie dość korzystne dla cesarza, uznając, że cesarz faktycznie tutaj na pewne religijne ustępstwa może iść. Zarazem ta sytuacja lat 40. była skomplikowana, dlatego że trzeba było wypracować pewne forum, trzeba było właśnie wymyślić koncepcję tego, w jaki sposób ów konflikt zakończyć. Czyli potrzebne było takie forum do rozpoczęcia rozmów pomiędzy zwaśnionymi stronami. Początkowo sądzono, że być może uda się zaaranżować takie rozmowy na Sejmie Rzeszy, ewentualnie wykorzystać pewne instytucje, które w Rzeszy istniały, ale okazało się to bardzo trudne do zrealizowania w praktyce, gdyż te instytucje też nie działały w sposób zbyt sprawny i energiczny. Ostatecznie zdecydowano się na rozwiązanie w jakiejś tam mierze nowatorskie w realiach czysto nowożytnej Europy.
Mianowicie w roku 1641, w tak zwanym preliminarzu habsburskim, cesarz, Szwecja oraz Francja zgodziły się na podjęcie rokowań. Ustalono, że te rokowania odbędą się w dwóch miastach, w Westfalii, w Münster oraz w Osnabrück. W ten sposób zapadła decyzja o zorganizowaniu kongresu, który miał zakończyć ten trwający już ponad 20 lat konflikt. I tutaj pragnę podkreślić, że sama inicjatywa zorganizowania takiego kongresu była zarówno pewną nowością, ale też był to swego rodzaju eksperyment. Taki kongres, na którym no właśnie byli przede wszystkim zgromadzeni ówcześni dyplomaci, a więc ambasadorzy, posłowie, był pewnym nowum w wieku XVI i w wieku XVII. Dotychczas negocjując tego typu umowy w warunkach mniej złożonych i mniej skomplikowanych konfliktów, przede wszystkim ograniczano się na przykład do spotkania władców, ewentualnie do wysyłania ambasadorów. Takim klasycznym przykładem kongresu władców było to wydarzenie, które Państwo widzicie tutaj na obrazie. Myślę tutaj o spotkaniu Henryka VIII i Franciszka I na polach Złotogłowia w roku 1520. I tutaj też myślę, że doskonale widać różnicę między spotkaniem władców a kongresem zorganizowanym z udziałem dyplomatów delegowanych w tym celu przez strony zaangażowane w konflikt. W jakiejś tam mierze myślę, że można nawet zaryzykować stwierdzenie, że to było takie duże spotkanie profesjonalnych dyplomatów, których zadaniem było obgadanie sytuacji ówczesnej Europy i podjęcie pewnych decyzji mających na celu uśmierzenie, złagodzenie tego konfliktu, wreszcie wynegocjowanie korzystnych dla zleceniodawców ustaleń dotyczących granic i religii. Sam kongres miał skomplikowaną strukturę, bo zwróćcie Państwo uwagę, że kongres był forum złożonym z wielu stron. Pod naciskiem Francji oraz Szwecji cesarz dopuścił do udziału w kongresie książąt Rzeszy. Był to więc taki quasi Reichstag. I to jest to pierwsze forum działania i negocjowania. Wewnętrzne sprawy Rzeszy, cesarz, przedstawiciele Rzeszy oraz negocjatorzy, ale zarazem na tym kongresie podejmowano decyzje dotyczące ówczesnej sytuacji międzynarodowej. Także nie można powiedzieć, że kongres był tożsamy z Sejmem Rzeszy, bo zdecydowanie na kongresie podejmowano decyzje wykraczające poza kompetencje Sejmu Rzeszy. Myślę, że o strukturze kongresu, ale także o pewnych kwestiach praktycznych może świadczyć liczba uczestników. Na kongres przybyło 194 książąt Rzeszy oraz 176 dyplomatów. W warunkach czysto nowożytnej Europy są to duże liczby. Ja wiem, że współcześnie one tak nie muszą koniecznie onieśmielać i wzbudzać w konsternację, ale w połowie XVII wieku 194 książąt Rzeszy oraz 176 dyplomatów to robiło wrażenie. Oczywiście ci książęta Rzeszy negocjowali interesy swoje, natomiast cesarz Ferdynand III, którego Państwo tutaj widzicie na portrecie, starał się zachować z owej struktury Rzeszy jak najwięcej. Władcy i dyplomaci zaczęli zjeżdżać się do Westfalii pod koniec roku 1643, więc do zawarcia pokoju
miało upłynąć jeszcze 5 lat. Czyli mówimy tutaj o negocjacjach, które faktycznie trwały długo, bo od roku 1943 do roku 1948. Pewną osobliwością było to, że rozpoczęcie rokowań nie oznaczało końca działań wojennych. I w zależności od zmiennych kolei losu na polach bitwy, strony biorące w rozmowach mogły zmieniać swoje żądania. I co też tłumaczy to, dlaczego te rozmowy trwały tak długo, kierujący ówczesną polityką francuską kardynał Jules Mazarin miał nawet stwierdzić: zawsze twierdziliśmy, że będziemy zwiększać nasze żądania, aby podkreślić korzystny wpływ wydarzeń na naszą sytuację. Tutaj Mazarin trochę przelicytował w związku z wybuchem frondy i poważnymi kłopotami Francuzów, ale faktycznie Francuzi do końca starali się ugrać jak najwięcej. W efekcie tak przyjętej koncepcji, czyli jednocześnie toczą się rokowania pokojowe i zarazem trwają działania wojenne, rozmowy trwały długo, następowały duże zmiany, duże przetasowania, ale też był to okres bardzo traumatyczny dla samej Rzeszy. Historycy szacują, że w ciągu tych kilku lat, kiedy trwały rozmowy w Münster i Osnabrück, cesarstwo doznało większych strat niż w ciągu poprzednich 20 kilku lat trwania tego konfliktu. Więc mówimy tutaj o dużych działaniach wojennych, o próbie zdecydowanego zaszachowania przeciwnika, czasem niekiedy o grze wabank. No bo skoro można zmieniać żądania wraz z pozytywnym, korzystnym rozwojem sytuacji militarnej, no to ta gra wabank mogła się opłacać. Kongres generował też dużo problemów ceremonialnych, które początkowo faktycznie zużywały dużo uwagi ze strony uczestników. Te kwestie ceremonialne były ważne ze względu na liczbę uczestników, rangę owych uczestników. Tutaj istniała potrzeba wypracowania kwestii precedencji poszczególnych władców, poszczególnych dyplomatów. No, faktem jest, że na kongresie faktycznie udało się wypracować pewne rozwiązania, które na stałe weszły do repertuaru stosunków międzynarodowych. Tutaj na tym obrazie widzicie Państwo obraz Terbocha, wjazd do Monachium, aktualnie Stadt Muzeum Münster. To jest obraz prezentujący wjazd delegacji holenderskiej, która tutaj przybyła, żeby brać udział w kongresie. Żeby troszeczkę uporządkować kwestie ceremonialne, w Münster dominowali katolicy, w Osnabrück protestanci, co nieco ułatwiało te wielowątkowe rokowania z udziałem wielu stron. Tak jak zaznaczyłam, te nowe rozwiązania, które wypracowano, faktycznie weszły do repertuaru stosunków międzynarodowych i w trakcie kongresów, które odbywały się w drugiej połowie XVII wieku i w XVIII wieku, te rozwiązania związane z organizacją obrad, precedencją były jak najbardziej stosowane, dlatego kongres wypracował pewne praktyki negocjacyjne. Myślę, że te kulisy negocjacji, tego co się działo w Münster i Osnabrück, najlepiej widać na przykładzie dworu cesarskiego, bo cesarz to prawda osobiście nie negocjował, ale miał tam swojego przedstawiciela, był to ten człowiek, którego Państwo widzicie, to jest Maximilian von Traumansdorf. Dwór cesarski otrzymywał cotygodniowe sprawozdania z prowadzonych negocjacji. Mimo że te raporty były sporządzane przez wysłanników, urzędników cesarza, to cesarz Ferdynand III te raporty konsultował, sprawdzał i to on podejmował osobiste decyzje. Zarazem ta korespondencja pokazuje, że sam cesarz był monarchą bardzo pracowitym, sprawnie działającym, ale też gotowy był do podejmowania niekiedy trudnych decyzji.
Problem cesarza polegał na tym, że on musiał zachowywać się elastycznie w związku z pogarszającą się sytuacją militarną. To właśnie von Traumansdorf sugerował cesarzowi, że cesarz powinien być może bardziej intensywnie zaangażować się jeszcze w działania militarne, co okazało się kompletną mrzonką. W efekcie gdzieś około roku 1645 cesarz musiał nawet ratować swoją pozycję, byle tylko wyjść z owych negocjacji twardych. Te dokumenty, które były wymieniane pomiędzy cesarzem a von Traumansdorfem, i z reguły tak to też wyglądało w odniesieniu do innych delegacji, to były oczywiście instrukcje, które dyplomaci otrzymywali. Z drugiej strony były to relacje, które wysyłali, które są dzisiaj pierwszorzędnym materiałem do poznania tego, co faktycznie działo się w ministerii Osnabrück w ciągu tych kilku lat kończących wojnę 30-letnią. Ta lektura korespondencji pomiędzy von Traumansdorfem a cesarzem pokazuje, że Ferdynand III z biegiem czasu był coraz bardziej skłonny do tego, by iść na ustępstwa, godził się na zawarcie pokoju. Myślę, że w dużej mierze on może zostać uznany za jednego z architektów owych porozumień z roku 1648. Sporo też wiemy o samej codzienności kongresu, właśnie dzięki tym zachowanym materiałom. Odbywały się tutaj negocjacje, rozmowy, dyplomaci sporo czasu też spędzali właśnie przygotowując wszelkiego rodzaju materiały dla zwierzchników. Ten kongres, który odbywał się w ministerii Osnabrück, chyba nie był aż tak roztańczonym kongresem jak kongres wiedeński, otwierający wiek XIX, ale też sporo czasu spędzano podczas celebrowania różnych uroczystości, kolacji, więc te rozmowy miały charakter oficjalny i nieoficjalny. Te kulisy obserwował Gerard ter Boch, malarz niderlandzki, który sporo podróżował w latach 30. po Europie i był w Münster podczas zaprzysiężenia traktatów pokojowych. Samą ceremonię zaprzysiężenia uwiecznił on na tym obrazie pochodzącym z roku 1648, pokój w Münster, aktualnie National Gallery w Londynie. Spójrzcie Państwo, na tym płótnie widzimy ponad 50 postaci, nawet sam autor obrazu gdzieś tutaj się znalazł. Dzieło to jest o tyle wyjątkowe, że jest nieczęstym przykładem uwiecznienia w malarstwie holenderskim wydarzeń o charakterze politycznym. Sam twórca albo był przywiązany do tego obrazu, albo miał pewien problem z jego sprzedażą, bo praktycznie do końca życia to zaprzysiężenie pokoju w Münster znajdowało się ono w jego posiadaniu. Być może powodem była też wysoka cena, bo ter Boch żądał za ten obraz podobno aż 6000 guldenów. Ta ceremonia, którą Państwo tutaj widzicie, odbyła się 15 maja 1648 roku o godzinie 11. Wówczas to Antonius Brun w mowie wygłoszonej po łacinie wyraził gotowość do zawarcia pokoju ze strony niderlandzkiej. Odpowiedział na tę mowę Bartold von Gent. Odczytano treść traktatu, po czym uczestnicy tego wydarzenia podnieśli się, odsłonili głowy. Hiszpanie odczytali treść przysięgi i wykonali znak krzyża przed krucyfiksem trzymanym tutaj przez kapłana. Delegacja holenderska podniosła ręce, wypowiadając tutaj formułę przysięgi. Dokładnie ten moment widzimy. Samo rozwikłanie kwestii związanych z konfliktem niderlandzko-hiszpańskim, rozwikłanie kwestii religijnych nie kończyło wszystkich sporów, bo do ceremonii podpisania ostatecznych traktatów pokojowych miało upłynąć jeszcze kilka miesięcy. W ciągu tych kilku miesięcy Francuzi między innymi chcieli zmusić cesarza, by wyrzekł się popierania Habsburgów hiszpańskich. Natomiast wysłannicy armii szwedzkiej w ciągu tych kilku miesięcy na przykład strasznie starali się o to, żeby otrzymać zwrot zaległego rządu.
Dorokomen takich prawdziwych Francuzi usiedli dopiero w maju w roku 1648, kiedy okazało się, że ich sytuacja jest trudna i skomplikowana, bo w Paryżu właśnie wybuchła fronda. Ostatecznie pokój podpisano 24 października 1648 roku, akceptując to, co wynegocjowano w Münster, w Osnabrück. Kończono tym samym działania wojenne i akceptowano istotne zmiany terytorialne. Myślę, że te zmiany terytorialne są podstawowym walorem związanym z wpływem traktatów westfalskich na ówczesną i przyszłą sytuację międzynarodową, więc nad tymi zmianami teraz przez chwilę się zatrzymam. Najważniejsze były postanowienia dotyczące Rzeszy. One faktycznie były długo, pieczołowicie negocjowane. Traktaty generalnie umacniały władców poszczególnych terytoriów, czyli Landesherren, przyznając im suwerenność definiowaną jako jus territori et superioritatis. Otrzymywali oni także prawo do zawierania przymierza między sobą i z obcymi państwami, jus belli ac pacis, z tym zastrzeżeniem, że te przymierza nie mogły być skierowane przeciwko cesarzowi oraz Rzeszy. Praktyka kolejnych lat pokazała, że ten punkt nie był zbyt pieczołowicie przestrzegany. Więc traktaty z roku 1648 w praktyce umocniły pozycję książąt i sprawiły, że stali się oni w dużej mierze niezależni od cesarza. Po roku 1648 Rzesza była niekiedy określana mianem Republiki Książąt z cesarzem, który występował jako inter pares. Praktycznie cesarstwo przestało tworzyć jedność państwową, więc przyjęto istnienie na terenie Rzeszy rozmaitych organizmów ustrojowych i administracyjnych. Myślę, że to jest koszmar dla teoretyków politycznych, a zarazem jest to wymarzona sytuacja dla prawników, którzy tutaj mogą się doskonale poczuć, analizując różnice pomiędzy poszczególnymi państwami Rzeszy. Inna kwestia jest taka, że te postanowienia dotyczące Rzeszy zatrzymały dążenia cesarza do centralizacji i bardzo osłabiły Sejm Rzeszy. Sejm Rzeszy stał się po roku 1648 bardziej taką konferencją ambasadorów, mniej parlamentem. Rzesza z takim quasi-federacyjnym systemem ustrojowym stała się w XVII-XVIII wieku państwem buforowym, o czym jeszcze będę mówiła za chwilę. Kongres też zmienił do pewnego stopnia układ sił w Europie. On nie rozwiązał wszystkich problemów istniejących między państwami europejskimi, na przykład nie zakończył konfliktu francusko-hiszpańskiego, ale przyniósł Francuzom pewne nabytki na wschodzie. Te nabytki widać na tej pierwszej mapie, którą macie Państwo tutaj zaznaczoną. Zwróćcie uwagę, że te nabytki to jest Dolna Lotaryngia, a także takie trzy biskupstwa, które Francuzi faktycznie otrzymują po roku 1648, Metz, Toul, Verdun. Te nabytki, które Francuzi tutaj otrzymali, może nie były imponujące, jeśli chodzi o rozległość tego terytorium, ale stanowiły doskonały punkt wyjścia w późniejszym okresie dla Ludwika XIV do prowadzenia takiej bardzo agresywnej, ekspansjonistycznej polityki skierowanej w stronę, właśnie w stronę Rzeszy. Kolejne kwestie, które uregulowały traktaty westfalskie, wiązały się z uznaniem niezależności Republiki Zjednoczonych Prowincji oraz Związku Szwajcarskiego. De jure uznano niezależność tych terytoriów od Rzeszy. De facto te terytoria oderwały się od Rzeszy już długo przed rokiem 1648. Mnóstwo emocji wywoływała kwestia Niderlandów, bo tutaj do końca
Hiszpanie chcieli zawrzeć niezależny pokój i wbić klin pomiędzy Niderlandy a Francję. Ostatecznie te traktaty były dla Republiki Zjednoczonych Prowincji korzystne, bo wyznaczono, zwróćcie uwagę, granice pomiędzy Niderlandami północnymi a południowymi, które zostały przy Hiszpanii. Niderlandy miały też gwarancję zachowania wszystkich tych posiadłości, które zostały przez nie nabyte w Indiach Wschodnich i Zachodnich. Tutaj król hiszpański przymykał na to oko tak naprawdę kosztem Portugalii, a nie samej Hiszpanii. Hiszpanie też pogodzili się z tym, że Antwerpia w praktyce w wyniku zamknięcia ujścia Skalby traciła dostęp do Morza Północnego. Też Hiszpanie zgodzili się na kompromis religijny i zrezygnowali z gwarantowania praw katolików w Niderlandach odrębnymi przepisami. To jest o tyle ważne, że traktaty westfalskie kończyły bardzo długi, bo 80-letni konflikt pomiędzy Hiszpanami a Niderlandami Północnymi. Tutaj mówimy o ogromnym postępie, ale też o swoistej rewolucji na mapie Europy Zachodniej. I chciałam jeszcze wspomnieć o kilku innych postanowieniach traktatu, które dotyczyły innych państw europejskich. Zacznę od Szwecji, która to Szwecja otrzymała Pomorze Zachodnie z Szczecinem, ale także uzyskała Wismar w Mecklenburgii, sekularyzowane arcybiskupstwa Bremeł, Werden, dzięki czemu Szwedzi mieli prawo głosu w Reichstagu. Szwedom udało się też wynegocjować 5 milionów talarów, więc wydaje się, że byli tymi postanowieniami kontenci. Co nieco została też Brandenburgia, włączono do jej granic część Pomorza Zachodniego, tak zwany Hinterpommern, oraz na ekspektatywę na arcybiskupstwo magdeburskie. Brandenburgia to arcybiskupstwo w roku 1680 uzyskała. Z tego skorzystała Bawaria, której udało się scalić ze swym terytorium górny Palatynat. Bawaria też otrzymywała rangę nowego ósmego elektoratu, więc zyskiwała bardzo umocnioną pozycję w strukturach Rzeszy. Jeśli chodzi o syna wygnanego w trakcie działań wojennych elektora Fryderyka V, Karola Ludwika, to on otrzymał ponownie tytuł elektorski i panowanie w Palatynacie Dolnym. Jak już zaznaczyłam, te traktaty nie rozwiązywały konfliktu francusko-hiszpańskiego, ale cesarz zobowiązywał się, że nie będzie Hiszpanii popierał. Więc tutaj tak naprawdę przymykano trochę oko na działania Francuzów. Cesarz jednak zaniedbywał interesy w ten sposób Habsburgów hiszpańskich. W wymiarze długofalowym te traktaty jednak przyczyniły się do ustanowienia, następnie utrzymania przewagi francuskiej. I jeszcze jedna istotna rzecz, o której czasem się zapomina właśnie w kontekście traktatów westfalskich. Gwarantami tego pokoju były Szwecja i Francja. Szwecja i Francja w sposób bardzo twórczy wykorzystywały w drugiej połowie XVII wieku i w XVIII wieku tę pozycję gwarantów traktatu, zwłaszcza na terenie Rzeszy. Dokonano pewnych rozstrzygnięć w odniesieniu do kwestii religijnych. Tutaj pozwoliłam sobie ten slajd zilustrować taką ryciną z roku 1633 prezentującą złupienie klasztorów. Czy złupienie klasztorów, czy w ogóle dewastacja miejsc religijnych, to była jednak codzienność wojny 30-letniej. W kwestiach religijnych powrócono do roku 1555, z tym, że jeśli chodzi o stan majątkowy, uznano, że rok 1624 będzie takim punktem wyjścia. W traktatach za wyznania uprawnione do negocjacji uznawano wyznanie katolickie, luterańskie, kalwińskie. To włączenie wyznania kalwińskiego było ogromnym postępem w zestawieniu z wiekiem XVI. Po raz pierwszy chyba w historii pojawiły się też zapisy o
ochronie emigrantów religijnych, czyli wszelkiego rodzaju kwestie związane ze zmianą statusu poszczególnych ziem miały być przedmiotem negocjacji pomiędzy protestantami i katolikami. Na dłuższą metę postanowienia umożliwiły w miarę pokojową koegzystencję w ramach Rzeszy państw o różnych wyznaniach. Do 1618 roku było to jednak trudne ze względu na pozycję cesarza. Jeszcze kilka słów chciałam poświęcić układowi sił, czyli temu, co właściwie z tych postanowień z roku 1648 wynikało na dłuższą metę, bo wydaje się, że to jest właśnie najistotniejsze w kontekście traktatów westfalskich. Jak już zaznaczyłam, pierwsze skrzypce w zachodniej Europie zaczęła odgrywać Francja, wzbogacona o część ziem w roku 1648, a potem zaokrąglona przez Ludwika XIV. Rzesza stała się takim państwem buforowym i książęta Rzeszy musieli po roku 1648 lawirować pomiędzy cesarzem a królem francuskim. I to było o tyle trudne, że Francja bardzo mocno infiltrowała to terytorium i w trakcie wojen toczonych przez Ludwika XIV z cesarzem Francuzi potrafili w sposób bardzo, bardzo twórczy zawierać sojusze z książętami na terenie Rzeszy w ten sposób zmuszając cesarza do lawirowania, więc Ludwik XIV wprost mistrzowsko wykorzystywał te animozje, niesnaski istniejące pomiędzy cesarzem a książętami, prowadząc swoją słynną politykę reunionów, w efekcie której przecież zajął znaczną część dzisiejszej Sary, a następnie też Palatynat Dolny. Ta silna pozycja Francji w tym rejonie właściwie nie była kontestowana aż do roku 1763, więc Francuzi faktycznie zajęli tutaj bardzo mocną pozycję. Francuzi rozdają karty, są istotnym graczem. To nie znaczy, że nie muszą liczyć się z innymi państwami, ale faktycznie ich pozycja jest bardzo, bardzo silna. Traktat odzwierciedlał trochę też dekompozycję w zachodniej Europie i to, co stało się z Hiszpanią. Hiszpanie oczywiście żyli wspomnieniami świetności, ale byli tutaj na pewno tą stroną, która nie odniosła zwycięstwa, mówiąc bardzo łagodnie i eufemistycznie. Hiszpanie bardzo starali się, żeby podpisać pokój z Niderlandami bez pośrednictwa francuskiego, tutaj lawirowali, ostatecznie ten pokój został zawarty. Co się udało Hiszpanom tutaj osiągnąć? Udało się Hiszpanom odbić Barcelonę, którą Francuzi im zajęli, a także Hiszpanie odbili Dunkierkę. O pewnym zmierzchu hiszpańskim świadczy to, że kiedy do tej rozgrywki włączyli się Anglicy, to w zasadzie Hiszpanie nie mieli w drugiej połowie XVII wieku wiele do powiedzenia. Także to jest ewidentny zmierzch potęgi hiszpańskiej, początek chwały francuskiej, oczywiście też czasowej. Natomiast sama Rzesza zaczyna odgrywać rolę takiego państwa buforowego. Gdybym miała owo zagadnienie znaczenia traktatów westfalskich w historii Europy zamknąć w kilku słowach i w kilku punktach, to myślę, że warto by było tutaj podkreślić fakt, że ten traktat regulował sprawy dotyczące zachodniej Europy, Rzeszy, a więc granice, sprawy polityczne, do pewnego stopnia sprawy gospodarcze, kwestie religijne. W latach 40. wypracowano też pewien model bardzo użyteczny w późniejszym okresie debatowania, negocjowania, prowadzenia negocjacji wielostronnych. Sam ten model kongresu jako spotkania profesjonalnych dyplomatów, którzy wypełniają instrukcje, wszedł na stałe do repertuaru stosunków międzynarodowych i był bardzo często wykorzystywany w drugiej połowie XVII, w XVIII wieku, a także oczywiście w okresach późniejszych.
Najczęściej w kontekście takich długofalowych skutków i wpływów traktatów westfalskich na sytuację w Europie podnoszona jest ta kwestia suwerenności, tego, że traktat bardzo mocno przedefiniował sytuację właśnie w Europie Zachodniej, w Rzeszy, czyli sytuacja diametralnie się zmieniła. Cesarz faktycznie przestał być zwierzchnikiem książąt Rzeszy. Książęta Rzeszy uzyskali tak znaczne uprawnienia, które pozwoliły im cieszyć się statusem władców suwerennych. Więc pod tym względem kongres, a następnie podpisane traktaty tworzą w Rzeszy nową rzeczywistość. I ta nowa rzeczywistość wiążąca właśnie książąt z ich terytoriami, a zarazem gwarantująca oderwanie od osoby cesarza, oznacza stworzenie czegoś nowego, nowoczesnego, co będzie nadawało ton sytuacji geopolitycznej w tym rejonie, nie tylko w XVII-XVIII wieku, ale także w okresach późniejszych. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Widziałam, że jest jakby stała liczba odbiorców, którzy oglądali cały nasz wykład, słuchali wykład pani profesor cały, więc jakby tym bardziej to pokazuje, to już raz trzeci jest wykład o wielkich traktatach dyplomatycznych, że jakby te rzeczy cieszą się dużym zainteresowaniem, że jednak warto do nich powracać. Więc ja tym bardziej jakby dziękuję przede wszystkim pani profesor za to, że dzisiaj jest pani tu z nami i wygłosiła dla nas ten wykład. Dziękuję wszystkim państwu, którzy nas słuchają, czy teraz, na żywo, czy będą odsłuchiwać w przyszłości. I zapraszam jakby na kolejne odcinki cyklu o wielkich traktatach dyplomatycznych, bo jest to jakby ciekawa też forma spędzenia czasu i dowiedzenia się o czegoś więcej. Więc ja już teraz wszystkim bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne wydarzenia Regionalnego Ośrodka Debaty.